Drogi Michale, nie będę się bawił w oficjalny język pozdrowienia lub jakiekolwiek trzymanie się podstawowych ram listu. Zresztą po co, skoro to imię lata, jesteś moim bratem. Fajnie jest mieć rodzinę w zarządzie, w sprawach na tyle ważnych jest to wyjątkowo przydatne. Zarówno ty, jak i ja wiemy, jak poważną sprawą jest ta konkretna. Wysłałem do administracji krajowej wiele próśb, wiele wniosków w tej sprawie. Żaden z nich nie został wzięty pod uwagę. Ba, żadnego z nich nie poddano dyskusji. Każdy mój wniosek dotyczył tego samego, doskonale wiesz czego. Najwidoczniej twoi koledzy bardzo wzięli sobie do serca to, co wszyscy badacze w naszej strefie powtarzają na okrągło. I jako kierownik projektu jestem tym niesamowicie oburzony. Badamy to tak, jak tylko możemy. Wyciągamy konkretne wnioski, a twoi koledzy po prostu je ignorują. Wiem, że jesteś innym człowiekiem i że z tobą chociaż da się porozmawiać. I co najważniejsze, że ciebie mogą wysłuchać. Dlatego chcę cię prosić o to, abyś sięgnął po ten cholerny raport i przeczytał go, po czym zastanowił się nad poruszeniem tematów, które w mojej skromnej opinii powinny zostać poruszone. Zawsze jest też opcja, że poruszą się same. Nie martw się, ktoś zdąży ci pomóc w razie czego. Uważaj na siebie. Twój kochany braciszek dr Krzysztof Sawicki. PS, wybacz mi tamto. Frustracja, gniew. Trwające przełamanie zabezpieczeń i alkohol to nigdy nie jest dobre połączenie. Uwaga! Niniejszy dokument stanowi zagrożenie informacyjne, narastające wraz z postępem treści. Informujemy, że dostęp do poszczególnych sekcji raportu wymaga różnych poziomów na skali Sawickiego i będą one na bieżąco monitorowane. Pragniemy także zwrócić uwagę, że możliwość wglądu do dokumentu będzie udzielona tylko pracownikom o poziomie uprawnień wynoszącym co najmniej trzeci, będącym w trakcie prac przy obiekcie, a także przedstawicielom administracji fundacyjnej. Fragmenty, których obecność konieczna jest też w pozostałych placówkach, procedury awaryjne, są dostarczane osobno w ocenzurowanej, nie stwarzającej jakiegokolwiek zagrożenia formie. Z racji na naturę obiektu powzięte zostały także odpowiednie środki zapobiegawcze, obowiązujące podczas kontaktu z raportem. Urządzenie przechwytujące obraz znajdujący się na każdym terminalu zawierającym ten dokument jest wyposażone w specjalną aparaturę na bieżąco monitorującą stan czytającego w celu wykrycia objawów ulegnięcia wyżej wspomnianej anomalii, sugestią oraz znak gwałtownego spadku kondycji psychicznej. Urządzenie służy tu także do weryfikacji uprawnień personelu starającego się otworzyć raport polegającej na skanowaniu siatkówki. Spójrz w kamerkę terminalu i wykonaj polecenie systemu, aby utrzymać dostęp. Aby otrzymać dostęp do sekcji, przeczytaj poniższą frazę głośno i wyraźnie, patrząc prosto w kamerkę zamontowaną na terminalu. Dostęp przyznano. Identyfikator podmiotu SCP-PL200. Poziom zagrożenia czerwony. Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL200 musi być przechowywany w sześciennym pomieszczeniu o objętości co najmniej 125 m sześciennych wewnątrz, gdzie grubość ścian wynosi co najmniej 1 metr. Nakazuje się, by materiałem budującym płytę przechowawczą była nierdzewna stal bądź jakikolwiek materiał w dużym stopniu odporny na czynniki naturalne oraz uszkodzenia mechaniczne w celu rozciągnięcia w czasie potrzeby konserwacji wnętrza pomieszczenia. Drzwi do właściwej przechowalni muszą być dokładnie uszczelnione, w czym pomóc ma znajdująca się przed nimi śluza. Byt w stanie spoczynku zawsze znajdzie się pośrodku pomieszczenia, w którym przebywa, co należy mieć na uwadze podczas wykonywania jakichkolwiek czynności we wnętrzu bryły. Zgodnie z zaleceniami Administracji Krajowej Fundacji, wszystkie prace związane z podmiotem powinny być wykonywane w osobnych pomieszczeniach w specjalnej sekcji placówki znajdującej się w pobliżu sektora medycznego. Jedynym pomieszczeniem w pobliżu przechowalni jest pokój dla funkcjonariuszy ochrony, w których znajdują się m.in. panele sterujące armatkami gazowymi oraz podgląd obrazu kamer wewnątrz bryły przechowawczej. Konserwacja przechowalni musi być przeprowadzana przez członka specjalnie do tego przeszkolonego zespołu konserwującego, od tego momentu nazywany konserwatorem. Musi on wejść do przechowalni i zamknąć ją, następnie przejść do uszkodzonego miejsca, będąc zwróconym twarzą do ściany i naprawić je. Konserwator podczas wykonywania swojej pracy musi być wyposażony w zmodyfikowaną wersję nakrycia głowy, opisanego w procedurze PL200-alfa, pozwalającego mu na czas opuścić przechowalnię obiektu w przypadku wykrycia bytu wzrokiem lub ulegnięcia zagrożeniu poznawczemu. Będzie on miał na to 5 sekund. Po upływie tego czasu aparatura automatycznie poda mu środki amnezyjne klasy B, środki uspokajające oraz środki usypiające. Jeśli do tego dojdzie, konserwator ten zostanie na minimum tydzień odsunięty od pełnienia swoich obowiązków oraz jakiegokolwiek kontaktu z czymkolwiek związanym z podmiotem lub stwarzającym konieczność ponownego użycia preparatów amnezyjnych. W razie potrzeby konserwator i inni członkowie personelu upoważnieni do wejścia do przechowalni w określonych sytuacjach
muszą być także wyposażeni w profesjonalną aparaturę przeciwgazową. Jeśli konserwator nie zdąży opuścić bryły przechowawczej na czas, wysłany zostanie inny, który ma za zadanie go stamtąd wydostać, zachowując standardowe procedury bezpieczeństwa. Miejsce przechowywania podmiotu musi być wyposażone w 3 zdalne sterowane armatki gazowe, ładowane także zdalnie za pomocą butli z gazem oraz małą instalację wentylacyjną, nie dającą możliwości jakiegokolwiek niezamierzonego kontaktu z bytem i służącą do ewentualnego odprowadzenia z przechowalni rozpylonych substancji. Wspomniane wcześniej butle umieszczone są w pomieszczeniu dla funkcjonariuszy ochrony i znajdują się w nich dostarczane regularnie do placówki środki chemiczne o właściwościach określonych w dodatku SCP-PL-201. Mimo utajnienia ich składników i nazw, różnią się one kolorami i posiadają odpowiednie oznakowanie sugerujące ich przeznaczenie. Podobne oznaczenia znajdują się na panelu kontrolnym armatek gazowych. Po aktywacji mechanizmu dana armatka otwiera się, a gaz z przypisanej jej butli jest wysysany do pomieszczenia przez 5 sekund. Po tym czasie mechanizm zostaje automatycznie dezaktywowany. W środku właściwej przechowalni znajduje się 5 kamer, przy czym jedna z nich jest jak najsłabszej jakości kamerą termowizyjną, skierowaną prosto na podmiot w celu uzyskania obrazu obiektu, nie przypominającego go prawie wcale o jak najniższej jakości. Ma ona monitorować stan SCP-PL-200, bez wystawiania personelu na stwarzane przez niego zagrożenie poznawcze. Pozostałe kamery muszą być urządzeniami jak najwyższej jakości, skierowanymi na ściany oraz obejmującymi obrazem ich styki z sufitem i podłogą, a także rogi pomieszczenia, w celu uzyskania pełnego obrazu powierzchni bocznej oraz monitorowania stanu samej przechowalni. Jeśli SCP-PL-200 wyjdzie ze stanu pasywnego, o czym świadczy wykonanie przezeń jakiegokolwiek ruchu innego niż ruch klatki piersiowej podczas oddychania, wszystkie kamery boczne muszą zostać natychmiastowo wyłączone. Jedynym aktywnym urządzeniem przechwytującym obraz w pomieszczeniu ma pozostać kamera termowizyjna monitorująca podmiot. Wszystkie pozostałe kamery w placówce powinny zostać przełączone w tryb termowizyjny. W każdym przypadku wzrostu aktywności podmiotu należy jak najszybciej znaleźć w obrębie placówki osobę lub osoby, które posiadają objawy typowe do ulegnięcia zagrożeniu poznawczemu, informacyjnemu lub wpływowi memetycznemu stwarzanemu przez byt i udzielić im pomocy w postaci środków uspokajających, usypiających oraz preparatów amnezyjnych klasy A. Jeśli takowa osoba nie zostanie odnaleziona w strefie, niezwłocznie musi o tym zostać powiadomiona administracja Polskiej Filii Fundacji. W sytuacji nagłego zniknięcia SCP-PL-200 z przechowalni należy wszcząć w całej placówce alarm, poinformować o wprowadzeniu procedury PL-200-alfa, szczegóły w dodatku SCP-PL-201, i zgłosić administracji fundacji, Polska Filia, wysokie prawdopodobieństwo ucieczki obiektu poza placówkę, w celu postawienia ośrodków w kraju i za granicą w gotowości. Po podjęciu tych kroków nakazuje się przeprowadzić próbę odnalezienia podmiotu, osób w transie lub instancji SCP-PL-201. W obrębie strefy administracja Krajowego Oddziału Fundacji powinna być gotowa do ogłoszenia w całym państwie wdrożenia procedury PL-200-beta, jeśli otrzyma informację o zaginięciu podmiotu. Zawiadomienie o zniesieniu alarmu można ogłosić dopiero w momencie, gdy podmiot wróci do stanu spoczynku wewnątrz swojej przechowalni. O znalezieniu samego podmiotu wewnątrz, placówki macierzystej bądź jakiejkolwiek innej informacja przekazana zostanie automatycznie. Po wprowadzeniu procedury PL-200-alfa personel zobligowany jest do realizowania poleceń funkcjonariuszy ochrony koordynujących akcje oraz schronienia się przy jednoczesnym unikaniu zbijania się w duże grupy. Specjalna aparatura nakładana jest na głowę w takiej sytuacji. Wyposażona jest w systemy odbierania nadawanych przez ochronę poleceń. Dla bezpieczeństwa personelu nie będą one ogłaszane za pośrednictwem systemu nagłaśniania placówki. Ze względu na naturę SCP-PL-200 podjęto decyzję o zastosowaniu szczególnych środków zapobiegawczych także w kwestii samego dokumentu. Informacje zawarte w nim muszą znajdować się w kolejności od najmniejszego do największego prawdopodobieństwa spowodowania ulegnięciu zagrożenia informacyjnemu i wpływowi memetycznemu stwarzanemu przez obiekt. W przypadku każdej zmiany poziomów zagrożenia konieczne jest przeprowadzenie testu, który sprawdza, czy dana osoba spełnia wymagania potrzebne do zobaczenia dalszej części raportu oraz czy nie wykazuje żadnych objawów znajdowania się pod wpływem działania podmiotu. W tym celu, tak jak jest to napisane we wstępnym ostrzeżeniu, na terminalu umieszczono aparaturę wyglądającą jak zwykła kamerka do wideokonferencji, monitorującą stan czytającego i badającego go. Kiedy jest to wymagane w przypadku wykrycia nieprawidłowości, terminal automatycznie zamyka dokument i zawiadamia najbliższy sektor medyczny oraz ochronę w celu zapewnienia czytającemu odpowiedniej opieki oraz udzielenia mu bądź jej
pomocy. W przypadku ulegnięcia zagrożeniu informacyjnemu jest to podanie środka usypiającego oraz preparatu amnezyjnego klasy A, odbierając tej osobie możliwość kontaktu z czymkolwiek związanym z podmiotem lub czymkolwiek wymagającemu ponownego użycia preparatów amnezyjnych na okres minimum tygodnia. Każdy terminal zawierający raport SCP-PL-200 musi być do tego specjalnie dostosowany, wspomniane wcześniej. Prawo do posiadania takowych terminali mają tylko placówka, w której znajduje się podmiot oraz siedziby administracji fundacji, jak i wszystkich jej filii. Informacje niezbędne w razie ucieczki podmiotu, które muszą znajdować się przy innych placówkach, procedury awaryjne zostaną tam dostarczone w specjalnej, ocenzurowanej formie, jak zostało to wskazane w ostrzeżeniu wstępnym. Jakiekolwiek próby przeniesienia oryginalnego dokumentu lub jego nieocenzurowanych części na główne serwery fundacji będą karane terminacją osoby, która się do tego czynu dopuściła, pod zarzutem sabotowania fundacji oraz świadomego narażenia personelu na poważne zagrożenie. Każdej osobie, która przeczytała sekcję pomarańczową lub czerwoną, trzeba prewencyjnie podać środek amnezyjny klasy A. Po wykonaniu przez nią, bądź też nie, określonego zadania, które było powodem sięgnięcia po raport. Następnie osobie tej odbiera się możliwości kontaktu z czymkolwiek powiązanym z podmiotem oraz minimalizuje prawdopodobieństwo ponownej konieczności podania preparatów amnezyjnych na okres minimum tygodnia. Na ewentualne odstępstwa tej reguły musi zostać wydana odgórna zgoda ze strony administracji krajowej. Będzie ona udzielana tylko zespołom badawczym pracującym przy obiekcie, przy czym każdy taki projekt musi zostać przerwany w przypadku ulegnięcia któregokolwiek z jego uczestników zagrożeniu poznawczemu, informacyjnemu lub wpływowi memetycznemu stwarzanemu przez podmiot. Dodatkowo, osoby, które czytały pozostałe sekcje dokumentu, mają być poddawane subtelnej obserwacji przez okres 5 dni od wykonania tej czynności. W przypadku wykrycia jakichkolwiek podejrzanych zachowań, należy prewencyjnie podać tej osobie środek amnezyjny klasy A. Podczas czytania dokumentu, zwłaszcza sekcji o większym poziomie zagrożenia, obowiązuje także nadrzędna zasada dotycząca każdego, kto kiedykolwiek będzie miał wgląd w ten raport. Całkowicie zakazane jest wizualizowanie czy jakiekolwiek inne dogłębne myślenie nad tym, co się czyta i co jest powiązane bezpośrednio z SCP-PL-200. Dotyczy to cech stałych obiektu, które posiada on od samego początku, jak i jego działań historii lub zestawiania z nim instancji, które tworzy. Specjalne czynności przechowawcze, jako spis przypisany mu stosunkowo niedawno oraz nie będący jego stałym i wrodzonym elementem, posiada bardzo małe prawdopodobieństwo spowodowania ulegnięcia zagrożeniu informacyjnemu bądź wpływowi memetycznemu stwarzanemu przez obiekt. W przypadku konieczności aktualizacji raportu, cała sekcja musi zostać ponownie zapisana przez specjalnie przeszkolony w tym celu personel naukowy wraz z wprowadzonymi zmianami. Ma to na celu zniwelowanie konieczności dogłębnej analizy tekstu dotyczącego bezpośrednio SCP-PL-200. Ze względu na zbyt duże ryzyko. Ostatnia sekcja nie podlega poprawkom oraz tej zasadzie. Należy ją nadpisywać, nie przykuwając uwagi do wcześniejszych informacji, które zostaną automatycznie wykreślone. Sekcja zielona jako sekcja niskiego ryzyka także nie podlega pod tę zasadę. Może być bez większych środków bezpieczna do edytowania. Zgodnie z rozporządzeniem przekazanym przez administrację Polskiej Filii Fundacji, żadna z sekcji nie może zawierać materiałów dźwiękowych, obrazów ani filmów przedstawiających działanie podmiotu, ani tym bardziej jego wygląd w przypadku obrazów lub filmów. Rekomendowane jest także słuchanie muzyki podczas czytania raportu w celu utrudnienia skupienia się nad dokumentem. Piosenki uznane za odpowiednie zostały wgrane w pamięć terminali i można w każdej chwili uruchomić ich odtwarzanie. Notatka. Sekcja niskiego ryzyka właśnie się kończy. Zwracam się do ciebie, czytającego, kimkolwiek jesteś. Zrobię to mocno nieformalnie, tak aby każdy tłuk to zrozumiał. Widzisz te podkreślone ostrzeżenie? Masz się do niego stosować. Będę mówił prosto z mostu. Jeśli już się poddasz, to mogą ci nie zdążyć pomóc. Nie chodzi o to, że umrzesz. Nie musisz. Temu pewnie zdążą zapobiec, jednak możesz spowodować przełamanie zabezpieczeń obiektu. Będziesz prawdopodobnie miał na sumieniu życie co najmniej parunastu ludzi, więc szczegółów nie powiedzieć nie mogę. Gdybym chciał iść dalej, sam musiałbym zajść w rejony niebezpieczne, a i tak już jestem na granicy, by to napisać. Sprawa jest tak delikatna, że raport pisało 5 pracowników. Każdy miał na to określony czas, po którym dostawał środki amnezyjne, by wymazać mu pamięć o obiekcie. I wymazują za chwilę, właśnie przez to moje bycie na granicy. Pewnie zastanowiło cię, o co chodzi z nazwami sekcji. Wnioskuję, że już sam do tego doszedłeś, ale pozwolę sobie potwierdzić twoje przypuszczenia. To właśnie oznaczenia poziomów zagrożenia, gdzie zielony oznacza niski, a czerwony najwyższy. Dr Marek Trzebnicki.